ten stan jest dla ciebie dobry. Jak nie, to trudno, bo nam jest. A kiedyś taki mi wcisnęłaś, to mi pękł na tym chyba. Nie, to nowy jest. A ja w sensie taki różowy mi dałaś kiedyś i ten. I ci pęknął w ten nasz fach? Nie, na pewno nie. No, taki mi dałaś jakiś mały, kurna, na sutka chyba tylko. Nie, na 100%. Dostałam od ciebie taki nowy też. To wiedziałaś, że jak coś to, żebym, nie wiem, odłożyła pod śmietnikiem albo coś. Dzień dobry, rozpoczynamy. Kamil, siema. Cześć, zrobiłam sobie półkankę różową. Dojechaliśmy już do tego labiryntu. Obawiam się jednej rzeczy, że znaleźliśmy sobie rozrywkę dla dzieci. No to same dzieci są. Dostaliśmy mapę i na tej mapie musimy jakieś te pieczątki pozbierać. Ale strasznie dużo ludzi tutaj jest. Ja myślałem, że przyjedziemy, będziemy... Nie, tam było napisane w opiniach, że w weekendy jest sporo ludzi. Także rozpoczynamy przygodę w kukurydzy. Jak będzie warto, to wam powiemy, czy jak będzie nie warto, też wam powiemy. Pierwszy raz na takie coś się wybraliśmy. Jadąc, jak jechaliśmy nad morze, zobaczyliśmy, nie? Takie coś tam było, jakiś billboard, tylko że to było wtedy we Władysławowie. Znaleźliśmy pod Warszawą, a w tym roku jeszcze planujemy jechać na farmę dyń. 25 zł za osobę kosztowało wejście. Dlatego stoimy, żeby być tak najdłużej. Pan powiedział, że możemy być do końca dnia tutaj. Czyli do 18, tak? Czyli do 18, a jest 12.53 teraz. Powiem tak, Kamil gdzieś pobiegł na początku. Ja nie spojrzałem w tą mapę, nie wiem gdzie nie jestem zupełnie. On dalej gdzieś biegnie, nie mamy żadnego stempla. No nie idzie nam jak na razie najlepiej. Ale nie ma tego kukurydzy. Chodźcie ze mną, tutaj. Tam jest jedynka. Gdzie jest jedynka? Tutaj jest jedynka. Czyli sam się zgubi, odejdź. Wala! Jak mnie odepchnął! A gdzie wy dostajecie te stempelki? No, są takie drewniane stópy, w nich są takie dosyć. Jak? A my mamy puste, oddawajcie. Tam tutaj żartowałem. A ty masz całą rękę w tym tuszu, to weź mi przystempluj to po prostu. To byłem ja, pierwszy pieczątkę załapałem, oni nawet nie wiedzą, gdzie jest ta pieczątka i tak im nie powiem. Też mam stempelek. Pokaż. Lisek. Dawaj, kładź tą kartkę. No tutaj, no. Ta do góry ja nogami. Pierdziele. Ale mi zrób nie do góry nogami, nie chcę mieć ładnie. Kurwa, czemu ją tak brzydko? Lisek i dwa. Michał wszystkim dzieciom każe oddać pieczątki. Dzieci straszy. Pani szła i mówi, że już ma liska, czyli że już krąży tutaj. I też nie za bardzo tej mapy chyba. Ja na przykład też nie wiem, gdzie jesteśmy za bardzo. Kurwa, mamy jedną pieczątkę, idźżesz, bo naprawdę się nie wyrobimy do 18. Ktoś krzyczał, że pieczątki tutaj są. Mamy pieczątkę! No to pieczątki, to dawno, gdzieś tutaj! Gdzieś tu są pieczątki! Żaba. Żaba. Żaba i... Ja. Ja się, kurde, cię przestraszyłam. Ja mam tylko jedno. No nie będzie to jedno. Też nie wierzysz w mojej umiejętności. Ale... Jak on mnie gonił. Ale żabki nie są zaznaczone na mapie, to nie oszukuj, że ty wiesz, gdzie idziesz, bo ty przypadkowo ją znalazłeś. Tak, przypadkowo. To są tylko jakieś punkty orientacyjne. No i teraz jesteśmy gdzieś tutaj. Doszliśmy do trójki. Czyli jesteśmy na ma... Wow! Połowie ją! Tak, znowu to ja złapałem cztery stemple, patrzcie, wszystko ja, udało a Michał się, mówi, że udało to mi się ja. Pierwszemu znaleźć cztery stemple, nie ma dowodów na to, że to ktoś inny złapał. Mam już cztery stemple. Udowodnię wam, że jestem najlepszy w zbieraniu tych stempli. I teraz ja znajdę pierwszy. Zgubiłem się chyba. Nie ma nic. I to nie mam. Pobiegłem szukać stempla, ale nie znalazłem. Obiegłem po labiryntu, ale się przestraszyłem, że już się nie znajdę. I że resztę wycieczki będę musiał... Musimy ci taką czapeczkę z chorągiewką kupić. Że resztę wycieczki będę musiał sam zbierać, się przestraszyłem. Znalazłem stempel. Byliśmy. Ale ten sam niestety. Taki stempel. Stempel! Ja pierdzi... Gdzie? Michał biegnie! Gdzie? Chyba... Wydawaliście mnie! Gdzie jesteś, misiu? Oszukaliście mnie! Ona się zatrzymuje i brudzi aż tak. Mówi cicho, to ten sam. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Mów tędy? Do mnie! Tędy, czy... Dobra. Mów do mnie! Misiu! Gdzie? Ale będzie poż... O, dobrze. Kozak. Nie,
Zajebiście, zgubił się. Miś, znalazłem! O kurde! Dlaczego nie znalazłeś ani jeszcze jednej pieczątki? Znalazłem tam prawie, byłem, tylko powiedziałaś mi, że wróć. Lubiłeś obcia. Nawet fajnie tu jest, wam powiem. Myślałam, że będzie lipa, jak przyjechaliśmy, bo wydawało się to małe. Przepraszam, nie zapachłeś! Przepraszam, jak cię bawię. Nie, no. Nie, weź nic! Dobra, chodź się. To jest pani z tego, z Polski. Mamy kolejną pieczątkę. Monika, dawaj. Jakiegoś świstaka, to chyba świstak, nie? Misiu, gdzie jestem? Mamy kolejną pieczątkę. Ta jest pieczątka, teraz mówię, że jest słaba. Ja widzisz? No, dobra. No, postaraj się. No, mnie bardziej widać. Nie, no jeszcze raz mi zrobił. No, ale no przecież nie, widzisz, nie że nie ma tutaj. Nie, no. Postaraj się bardziej. Nie, nie. No jest ślimak. Jest dobry. Ślimak? Ta, dobrze. Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, nie? Ale spoko. Tak. Spoko. Tylko, że Michał nic nie znalazł. Mamy tyle. Poczekaj, ile nie mamy? No cztery. Raz, już liczyliśmy, nic się nie zmieniło. Trzy, cztery, pięciu. Minut. Misiu, jaką mamy? N-lisek. Misiu, N-lisek mamy teraz. Pach. Brakuje nam jeszcze trzech. Jeszcze nam brakuje tylko L. Kozak. Mamy teraz? Mamy kolejną pieczątkę. Teraz idziemy na L. Pani urzędniczka też nam pani podbije. Brakuje ostatniego nam. No i będzie ciężko. A ostatniego nie ma, się okazuje? Elka jest przy wejściu, po wejściu tutaj. Nie, podobno ostatniego nie ma w ogóle. Nie, chłopak powiedział, że przy wejściu. A nic, bo cię oszukał, bo to był podstawiony tutaj stąd. Ostatniej pieczątki nie ma, to jest tak jak kiedyś były naklejki, na przykład w Kukuruku się zbierało i jak się zebrało wszystkie, to trzeba było je wysłać i wygrywało się wycieczkę, wyjazd. I tej jednej, ja nie wygrałam żadnej. I tej jednej nie dało się w żadnym batoniku znaleźć, bo po prostu ich nie wydrukowali chyba. I tu jest tak samo, że będziemy szukać to... A ty miałeś wszystkie naklejki bez tej jednej? Brakowało mi chyba dwóch albo trzech. A to i tak byś nie pojechał. Ale poczekaj. Pieczątki są będziemy, wszystkie. Będziemy tu... Nie. Będziemy tutaj, proszę bardzo. Nie. No. Będziemy tu zbierać aż do śmierci. To jest, o to chodzi tutaj i potem... Ale mieliśmy, my sami musimy wyjść potem. No tak, ale oni potem zbierają tylko tych ludzi, co już padli na narządy tutaj. Tutaj tak wszyscy mnie pospieszają, że już powinienem zbierać. Ile znalazłeś pieczątek? Ja przyszedłem tutaj się wychillować, a jest godzina 13.37, jesteśmy tu jakieś 40 minut, a oni już wszystko pozbierali. Ile pieczątek znalazłeś? Poczekaj, ile było do zebrania? Bez jednej zebrałem. Ile było do zebrania 12, pieczątek? 12, mam 11 już. A ile zebrałeś ty? 11. Nie, ani jednej nie znalazłeś. Nagrywajcie idąc, bo się zgubicie. Ani jednej pieczątki nie znalazł. Szukamy ostatniej i znaleźliśmy wiewiórkę po raz trzeci. Chciałem powiedzieć, że wziąłem sprawy w swoje ręce i trafiłem do wejścia, zamiast znaleźć ostatnią pieczątkę. No zajebiście. Dobra, idziemy, my znajdziemy piersi tego... Uratuj swój honor. Tak. Rozdzieliliśmy się i szukamy drużynowo ostatniej pieczątki. Co, pobiegnijmy. Nie, to ja nie mogę biec, bo mi się rozetnę. Czekaj, zobaczymy, czy tutaj nie ma tego. Ale dlaczego nie tam? Tam idziemy, tam tylko zobaczę, czy tutaj jest, nie ma pieczątki samej. Ja nie mogę biec, bo mi się twarz... Zostań tam. Na pewno. No zobaczę tylko. Ale patrz. Takie to jest na wysokość dla mnie. Żeby było widać. No. Teraz ty stań. Tak. Już wiemy? Co? Już wiemy? Ale to jest nieuczciwe, że się pyta ludzi. Kurde. Jak nieuczciwe? No jak się gubisz, no to trzeba się pytać, no. Gdzie oni poszli? A to nieuczciwe jest również, jak używasz nawigacji. Możesz krążyć potem. Nie wiem, zgubiłem ich, przykro mi. Ola! Sabotowali nas, bo nas wysłali i powiedzieli... Denerwi. Nie, no bo doszliśmy tutaj. Patrz. No. I powiedzieli, idźcie w prawo, my w lewo. I oni dobrze, znaleźli, a my nie. Pierwszy raz coś znalazłam tutaj. Kurna, ja nie znalazłam ani nic, ani razu i przez ciebie też, bo kto mamy z kim staje, takim się staje. Weź mi podstępuj. Patrz, ja ci robię tak... Co ty robisz? I no. Znalazłem wszystkie ja. Nie, ja jedną znalazłam. Znalazłam. Ja znalazłam Łosia. Dobra, poczekajcie, ile to... znalazłaś? Ja, Łosia jednego. To ile? Wygląda estetycznie jeden. Mnie jak moje Kamil, prace ile? W przedszkolu i w szkole. O, Misiu ile? Ja wszystkie znalazłem. Kamil 11 znalazł. Dobra, ja i Michał 0, niestety. Jedna pieczątka. 11 pieczątek. 0. 0. Kamil, kim jesteś? Zwycięstwo. Zwycięzcą, nie zwycięstwo.
Zwycięstwo. Kim jesteś? Zwycięstwo. Jestem zwycięzcą, się mówi. To ja jestem zwycięzcą, a wy jesteście dnem. Dnem. Przecież to tobie powiedziałem, żeś powiedział, że wygrałeś. A ty mówisz, że jestem dnem. Czekaj. Ja chciałem powiedzieć, że mamy dodatkowy punkt za to, że udało nam się wyjść wyjściem, a nie wejściem. Tu jest to pole kukurydzy. Tutaj są food trucki, stoją. Tam jest jakiś, można wejść sobie na górę, jakieś takie widokowe. Tytułem podsumowania zajęło nam to jakoś godzina 10, godzina 15. Co zrobiłeś z nogą? Nic, zwichnąłem sobie w pracy. Nie chciało mi się robić, to mówię, a sobie zwichnę kostkę. I dalej robisz. I dalej robię. Myślę, że po takim filmie co najlepiej się robi? Kciuka w górę się daje normalnie po takim filmie. Najlepiej się daje. Się daje. A jak się jeszcze nie ma, to można, to i się subskrybuje, a nie można. To się subskrybuje. Jeśli wam się podobało i chcielibyście odwiedzić taki labirynt, to... A jeżeli wam się podobało, ale byście go nie chcieli odwiedzić, to też... I tak musicie zakciukować, że obejrzeliśmy go za was i możemy powiedzieć, czy pojechać. W ogóle dużo można by było argumentów znaleźć. Musicie nie wiedzieć, że jest taki labirynt. Do widzenia i do następnego razu.